2 miliony 600 tysięcy złotych to kwota niemała. Tyle dofinansowania otrzyma działowo na budowę tzw. sztucznego jeziora. Jest tutaj mowa o budowie zbiornika retencyjnego przy ulicy Moławskiej. Wiele osób straciło już nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku. A budowa ruszyła nie oglądając się za siebie. Miasto wystartowało z zasobów własnych. Pomoc ze strony funduszy unijnych dosłownie spada z nieba. Projekty bardzo oczekiwane społecznie. Udało się wynegocjować z Komisją Europejską zwiększenie alokacji. Dobry kurs euro powoduje, że możemy te dobre projekty dofinansować. Pozostaje cieszyć się i oczekiwać zbiornika retencyjnego. Wsparcie na tzw. bioróżnorodność sprawi, że miasto faktycznie będzie miało czym się pochwalić.